Złe wieści. Jeżeli kibicujesz Realowi, to na pewno dotarła do Ciebie już ta wiadomość, ale powiedzmy to również tutaj oficjalnie: już wiemy, że Lud Bellingham będzie pauzował przez dwa spotkania, po tym jak spotkanie z Walencją zakończył niepochlebnym komentarzem w stosunku do sędziego, dotyczącym tego, że nie zgadzał się z tym, że bramka przez niego zdobyta nie została uznana. Ja tam uważam, że bramka została słusznie nieuznana, odsyłam do swojej pomęczówki po tamtym spotkaniu. Co do słuszności tego zawieszenia, już mam poważne wątpliwości, bo tam nie padło ni sat personam do sędziego, tam padło tylko, że mówiąc delikatnie, to była cholerna bramka, to był gol. Nie wiem, jaki to, jak to jest obraźliwe, ale OK, było tam niekulturalne użycie pewnych słów, także załóżmy w każdym razie dwa spotkania przerwy w Hiszpanii dla kluczowego piłkarza królewskich nie oszukujmy się. Bellingham nawet jeżeli zagrał słabsze spotkanie z Lipskiem ostatnio, tak jak cały Real to i tak widać było, że to na Angliku opiera się gra ofensywna Carlo Ancelottiego. Z drugiej jednak strony przez długą część sezonu sporo się mówiło na temat tego, że przecież gość jest przesadnie obciążany, że ma ten swój bark chory i że dobrze byłoby, żeby trochę odpoczął. No, a teraz miał drobny uraz kostki i teraz znowu ma zawieszenie. Także wydaje mi się, że to może oznaczać, że ten odpoczynek, bardziej lub mniej celowy, który Bellingham teraz łapie, no, sprawi, że do końca sezonu będzie wykorzystywany na pełnej po prostu. Tutaj się raczej czas na odpoczynek skończył. No nic, bolesna strata, na pewno Real to odczuje. Mam nadzieję, że będzie to łatane przede wszystkim Brahimem, który na tej pozycji Bellinghama czuje się całkiem spoko, na pewno lepiej od Rodrigo. I pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to owocowało. Utratą kolejnych punktów. A samemu Bellinghamowi frustruję, bo niezależnie od tego, co myślę, czy to było słuszne, czy nie słuszne zawieszenie, czy uważam je za zrozumiałe, czy nie, no to yy, ten pierwszy sezon w Hiszpanii i jego starcie z sędziami musi być wyjątkowo frustrujące. Zwłaszcza biorąc poprawkę na to, że to jest jeszcze młody gość, który jakąś tam impulsywność jeszcze w sobie ma. No ale mam nadzieję, że tak traumatyczny pierwszy sezon sprawi, że wróci silniejszy, jak to się pięknie, zwykło mać.